Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale ślediumsa. Dwa tygodnie temu dostałem od widza Jacka na, tak powiem, na wieczne użytkowanie y, chrombuka. Chromebook tego typu, jest to ThinkPad C13 Yoga, tak, konwertowalny, czyli robimy sobie tak i mamy tablecik, coś pięknego. Y, to była standardowo postawiona Fedora 40, ja ją postawiłem jeszcze raz od nowa. Po czym postawiłem ją jeszcze raz od nowa i teraz zrobiłem aktualizację i chyba będę stawiał od nowa, ale już co innego. Problemy są, troszeczkę delikatnie mówiąc, Wayland ratuje trochę życie, X11 nie ratuje. Od razu mówię, to nie będzie opis tego laptopa, co on ma i tak dalej, bo... O C13 możecie sobie pooglądać na YouTube, poczytać i tak dalej. Natomiast nie ma filmów o tym, jak to się sprawuje na Linuxie, pingwinie. Więc dzisiaj sobie zobaczycie, jak to działa na Fedorze 40. Jest tutaj także tak zwany rysik, czyli będziemy się bawić, będziemy se macać przy okazji i tak dalej, tak dalej. No i gorąco zapraszam na film. Dobra, jesteśmy na pulpicie tutaj proszę bardzo. Nie będę wam pokazywał jak to jest zrobione, jeżeli chodzi tam o korbuta i tak dalej, tak dalej. Gdyż to kolega, kolega Jacek to, to ogarnął, powiem to tak, trzeba to specjalnego korbuta otwartego stawiać, żeby wywalić te rzeczy chromowate, powiem to tak. W każdym razie temat działa bez najmniejszego problemu. E, tak jak mówiłem, Fedorka 40 sobie tu stoi, system Wayland 610, resztę specyfikacji widać tutaj. E, Ryzen to jest 4x8 chyba, no i grafika, grafika to jest jakaś tam Vega 8. E, od razu mówię, nie będzie testów giercowania i tak dalej, ponieważ no, jest dramat. Jest całkowity dramat, jeżeli chodzi o wydajność tej grafiki tutaj w O5GL-u. Nie wiem, czy to ty, tylko na Linuxie tak jest, czy, czy na, nie wiem, na Chromie, na się jest dokładnie to samo. Nie mam pojęcia, nie testowałem Chroma jeszcze na tym, ale skupię się tutaj głównie na, na działalności tego, tego pod, pod gnom, tak. Jako, że gnom jest właśnie teraz, o, teraz się pobawię trochę tym, no, dotykiem. Dotyk będzie osob... znaczy, nie osobny, znaczy nieosobny film, nie, nie, nie. Pokażę Wam osobne ujęcie tutaj, tak w dalszej części filmu, jak to sobie pracuje albo nie pracuje. Dlaczego mówię, że nie pracuje? Dlatego, że po przełączeniu na X11 jest dramat. Autentycznie przestaje to praktycznie w ogóle działać. Zresztą wiecie, ja robiłem już parę razy, ponieważ mam tutaj od Elecrow mam tutaj taki panel dotykowy, jaki to jest, 11 cali, ponad coś takiego na USB podłączony.

No i, no i jest dokładnie praktycznie to samo się dzieje, co tutaj na kwestii Waylanda, x 11 i tak dalej, tak dalej. Dobra, przejdźmy do rzeczy, do, do reszty rzeczy. Jeżeli chodzi o wydajność tego systemu samą w sobie, czyli pracy z programami i tak dalej, dalej, to jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Chodzi to wszystko płynnie. Ja sobie tego systemu używam głównie do pisania scenariuszy, do pisania newsów i tego rodzaju rzeczy, czyli odpalam sobie tutaj odpalam sobie tutaj chroma, czy cokolwiek innego, odpalam sobie dokumenty Google'a, no i po prostu piszę. Głównie do tego to wykorzystuję. E, chociaż nie tylko, nie? I w takiej roli jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Przy odtworzeniu tam powiedzmy 20 kart na raz to sobie radzi bez, bez, bez żadnych zacinek i tak dalej. Rzeczy typu Bluetooth, Wi-Fi i tak dalej. Wszystko ładnie jest tutaj wykryte, działające. Również kart, czytnik kart także, ponieważ czytnik kart tutaj jest zbudowany do tego laptopa. Wi-Fi obowiązkowo, ponieważ nie ma w nim gniazda Rio 45, trzeba używać przejściówki. Ja używałem czegoś takiego. To jest też który widz, widz mi kiedyś podesłał, dzięki wielkie. I przy okazji ciekawostka działa tutaj wideo przez USB-C, tak? Czyli podłączam sobie na przykład to, tak, taką przeciwleczkę USB-C na HDMI, tutaj gdzieś HDMI powinno być widać, jest to działające, wykrywane, wszystko ładnie nam tutaj, że pracuje. Teraz tak, nocne światło teoretycznie raz działa, raz nie działa, no chyba się teraz odpaliło, ale nie jestem tego do końca pewny, powiem to tak. Podświetlenie tlebatury, to Wam już pokazywałem na rozpakowaniu, również można sobie tutaj tym sterować i to bez problemu nam pracuje. To samo jasność matrycy, nie wiem czy to będzie teraz widać, Pewnie. no nie, bo ciemna się matryca, a nie obraz przez graber, nie? No, dźwięk również pracuje spoko. To się ktoś się pytał w komentarzu, czy dźwięk na tym pracuje? Tak, nic nie zmieniałem, ja tu nic nie dogrywałem praktycznie, nie? Teraz tak, żeby było śmieszniej, dograłem sobie tutaj taki programik który nazywa się y, Żurnal Żurnal Plus Plus, tak to mniej więcej wygląda jako, że ten sprzęt Chromebookowy, to jest jeden z bardziej wypaśnych wersji chyba ona ma nie dość, że tutaj rysik taki pojemnościowy, tak, to do kompletu zaraz potem zobaczycie jeszcze inną rzecz, proszę bardzo dzień dobry dzień dobry dzień dobry bardzo fajnie nam tutaj pracuje powiem to tak to jest bomba, to już powinniście zauważyć, że reaguje na nacisk, tak? Czyli tu jest grubo, a tu mogę zrobić sobie taką kreseczkę lekką, tak? Więc pisanie, ewentualnie by to chciał notatek i tak dalej, jak najbardziej ładnie nam tutaj pracuje. Niestety, co zobaczycie później, po, po zmienianiu orientacji ekranu, to już przestaje tak dobrze pracować. To samo nie działa tu, jeżeli ja dam sobie teraz pełny ekran to też przestaje tutaj działać. W tej chwili ja piszę po ekranie, naprawdę dotykam ekranu i się tutaj nic nie dzieje. To jest Wayland. Na X11 jest jeszcze gorzej, bo to, to tam się w ogóle wszystko psuje, powiem to tak. Dotyk także spoko, dotyk jest OK, można się tutaj nieźle tematycznie pobawić. Odpaliłem sobie także tutaj krytę. Odpaliłem sobie Krite, to jest program do malowania. Nie wiem, niektórzy używają kryty zamiast Gimpa. No nie wiem, Krita nie jest do retuszu. To samo Gimp nie jest do malowania. To są dwa różne programy do dwóch różnych rzeczy, tak. I fajnie by było to sobie ogarnąć, a nie narzekać, że Gimp jest beznadziejny w malowaniu. No tak, jest, bo nie jest przeznaczone do tego. Teraz tak, Kryta. Kryta była tu postawiona, przynajmniej jest, tak. We Flatpaku, oczywiście. ciała sobie. Chyba we Flatpaku. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ja to słuchajcie, trochę się wczoraj bawiłem w, mał w małego Picasso i wyszło mi, wyszło mi coś takiego. Zrobiłem sobie wczoraj, to ładnie, bla, bla bla. Jest fajnie, powiem tak, bo. Również to potem Wam pokażę w skrócie. O, to możemy zrobić sobie tak, możemy tutaj dać inny ten, grubiej trochę. I naprawdę, jeżeli chodzi o reakcję tego w stosunku do, do malowania, jest bajka. Tutaj to pracuje najbardziej poprawnie. Jak ja to odwrócę, to, to już nie jest tak bardzo poprawnie, ale powiedzmy w te, w teraz, tak? Czyli laptop stoi przede mną, klawiaturę też mam, więc tutaj bawić się, że tak powiem, można, tak? Zróbcie screena, może to będzie warty ten rysunek parę miliardów dolarów za, za naście lat, nie? Głupio by było prze, taką okazję przetegest, więc y, można to sobie stosować, ten sprzęt także jako tablet graficzny. Pe, znaczy, kurczę, ja żadnego tableta graficznego nie miałem nigdy, myślałem nad kupnem, no, ale to jest parę stów, no to tak, tak średnio najeżdża, więc nie mam porównania, tak? Być może tam jest in, inne, znaczy, inaczej się stosuje inne technologie są zastosowane, jeżeli chodzi o tamte, tamte rzeczy, nie? Jeżeli chodzi o tablety graficzne, natomiast ten ekran nawet się spoko. jest, jest, jest do ogarnięcia. Powiem to teraz, tak. jeżeli chodzi o gesty, gesty na płytce także działają. Teraz się bawi akurat tutaj touchpadem. Ja wiem, że tego nie za bardzo widać, ale, ale jest tak Z rzeczy, które się psują praktycznie od razu, to jest, zrobiłem sobie taką rzecz, że ja nie przepadam za tym, lubię mieć doc tutaj na dole, tak. I zainstalowałem sobie extension, znaczy takie rozszerzonko, które nazywa się standardowo Dash to Dock. Przepraszam, Dash to Dock Animated coś takiego, bla, bla, bla. No i wszystko jest niby fajnie, bo ono nam się tutaj odpala, przynajmniej powinno, tak. I problem polega na tym, że teraz niby dotyk tutaj działa, ale jak dotknę menu na dole, to już nie działa. Dotykam teraz tym, tak? Przestaje działać dotyk otwierania, co jest najlepsze, że jak kliknę tu kursorem, to działa normalnie. Programy niektóre głupieją po prostu ze względu na ten dok. Jeżeli ten dok się wyłączy, to wszystko wraca w miarę do normy. Nie? Zastanawiam się, czy wam pokazywać X11, ale to naprawdę nie jest miłe doświadczenie. Nie jest. Po prostu nie jest. Wayland jest lepszy. Co prawda, tutaj znowu są problemy, jeżeli chodzi o na przykład tlewaturę ekranową. Teoretycznie tlewatura ekranowa. Czemu to się masakra? Przecież było na pełnym ekranie. No to. Słuchajcie, te, ten komp już przeżył chyba ze trzy aktualizacje i ostatnio jak się zrobiła aktualizacja GNOM, Fedory całej, to ten górny pasek, gdzie jest tutaj data i tak dalej, on był biały cały po prostu, niezależnie od ustawień GNOM. No ale okej, okay, teraz się naprawiło jakimś cudem, no ale no jest okej, okay, nie. Jeżeli chodzi o dotyk, znaczy o pisanie, tlebatura ekranowa się nie włącza, trzeba tlebaturę włączyć teoretycznie tutaj w ustawieniach. Jeżeli ja ją sobie tutaj włączę w ustawieniach, gdzie to mamy yy, pisanie, tak? Włączymy sobie pisanie, włączę tutaj tlebakurę ekranową, ok, to ona się raz pojawia, a raz się nie pojawia, yy, więc od no teraz się nagle pojawiła, po co do czego, to ja nie wiem, tak? Klik, no, i tutaj spoko teoretycznie mogę sobie tam pisać. Widać, że coś tam pisze, bla bla bla, i to, to działa, jest ok, nie? Ja ją sobie zamknę, ja sobie zrobię na przykład ten sposób. Dobra, odpalmy terminal. Jak odpalamy terminal, to działa to elegancko, czyli prawdopodobnie wina jest w przeglądarkach, bo i na Firefoxie to nie działa do końca, i na Chromie też nie. Tutaj spoko mogę sobie również pisać, jak chcę. Teraz będę pisał z lebatury ekranowej. O, jak widać, działa, tak, działa jest ok. Jakieś głupoty sobie, ale pisanie tego tak, to tak średnio, chyba że go szybciej przekonwertuję, można i wtedy się bawić, nie? No, ale teges. Tak Teraz tak, Aldef4 działa. To, to jest dobre, że działa Aldef4, bo w porównaniu do wielu innych Distra albo wersji, Aldef4 nam tutaj działa. Tak jak mówiłem, Superposition ma 3 FPS. Więc jest dramat. Odpalałem jeszcze to drugie, yy, nie walej, tylko to wcześniejsze, z tym zamkiem, ten benchmark, tak? Yy, no to tam jest 8 FPS-ów, więc no, no, graficznie to naprawdę czegoś nie urywa, powiem to tak, nie? Yy, teraz tak. Ogólnie fajnie się z tego na tym pracuje. No poza tym, że znowu Fedora zwariowała i, i popatrzcie się, ja zamykam pełny ekran, tak? Yy, otwieram pełny ekran, a on mi odpala znowu tutaj, tak? Znaczy teraz nic nie chcę odpalić. Teraz to w ogóle nie... O, teraz się odpaliło. Znaczy wszystko naraz i ten... No znowu jest... Fedora, no po prostu to, to jest Fedora 40, kurde, masakra. O, jejku, jejku. W każdym razie, no dobra, ja ten... Okej, okay, klawiatura tla... mi się włączyła. Widocznie gest jakiś zrobiłem może od dołu. Dobra, dajmy sobie wp.pl. Niech będzie wp.pl, nie? Dobra, okej. Okay. Ja wiem, że cały film jest prawie narzekania, nie? Znaczy narzekania. To nie jest takie do końca narzekanie, bo to działa, tak? Yy, natomiast no, no nie urywa, no po no prostu nam to nie Pomiesz urywa. dotyk jest naprawdę bardzo dobrze, bo ani razu mi się system tutaj nie zabiesił, nie zepsuł i tak dalej. Yy, pomiędzy takie, jakieś tam można powiedzieć pierdołki, więc wydajność tego sprzętu całego jest naprawdę jak najbardziej tutaj w porządku, tak. Co nie jest wykrywane, nie działa, nie działa ten, no, od palca, jak to się nazywa, kurde, czytnij palca, który tutaj jest przy toczpadzie, on nie pracuje, nie jest w ogóle wykrywany. Miałem kiedyś starego, mam dalej zresztą, nie? HPK8440P, tam też czytnik, nie ma, nie ma opcji, żeby to działało. Nie wiem, zobaczę jeszcze tam parę innych dystrybucji, może któreś to, zobaczę. Nie chce mi się drążyć do tego, czemu to się tak dziwnie odpala? Czy to jest jakiś nowa, nowy trend, kurde, czy co, żeby tak zbijać okienka? Nie wiem, zobaczmy jeszcze raz, co się stanie teraz. No jest ok, a chrom się odpala. Życie. Kochajmy, kochajmy ten system po prostu, bo tak szybko odchodzi z dysku u niektórych użytkowników. No, dobra, słuchajcie, przechodzimy do kolejnej części czyli będziemy sobie pokażę wam to z kamery, jak to się normalnie używa, dotyka i tak dalej i tak dalej. Będziemy temat kończyć, nie? Dobra, mamy drugą część, to bawimy się konwertowalnie, tak, no jak widać na razie jest spoko, obracamy go trochę, no nie ma reakcji, szczerze mówiąc przedtem były reakcje, być może po aktualizacji coś padło, w każdym razie, no ja go to obróciłem teraz, yy, coś mi się tutaj odpaliła, klebetura ekranowa znowu, no ale dobra, no daję go tak i yy, właśnie przestało działać. Kurde, musiałbym go chyba zrestartować do zera, znaczy po prostu albo odpalić go z Leifisa albo coś, bo no właśnie to przestało działać, powiem to tak. Przedtem obracanie było spoko, a teraz się już niestety nie chce obrócić. Dlaczego? Nie wiem, na, na pion czy poziom. Dobra, zrobiłem dwie rzeczy. Po pierwsze odpiąłem, odpiąłem myszkę, to, to jest dongle do myszki, wywaliłem go w teges. A po drugie wywaliłem to rozszerzenie doktu to, znaczy dash to dock, tak? Zobaczymy teraz co się będzie działo. Pewnie zadziała. Yy... No, no nie działa. Słuchajcie, jako, że tu w aktualizacji chyba wszedł nowy kernel 60. O! W ogóle nie ma doka. Popatrzcie się. Ups. To jest Wayland. Naprawdę to znaczy ikonek nie ma. De facto były ikonki, teraz już ikonek tutaj nie ma. No, no nie działa, sorry, nie pokażę wam tego już, bo po prostu przestało właśnie działać. Coś mi się wydaje, że musiałbym tu, żeby zrobić taki fajny film, po prostu wywalić tą Fedorę, postawić ją ze starego ISO na kernelu 6.9 chyba, bo tam to działało wszystko. Zresztą pokazywałem dwa tygodnie temu w filmie, nie? No w tej chwili już niestety nic nie działa, więc on jest konwertowalny tylko, tylko częściowo, bo reszta już, no ten, no dużo, dużo wam pokażę, no chciałem wam naprawdę pokazać, że to fajnie się pracuje. Ale po tej, wczor wczoraj była aktualizacja. Po tej aktualizacji taka mówię ekran, znaczy tutaj pasek się robi biały czasami, nie? No a, re a resztę widać. No, 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 no niestety, wiecie co, ja jeszcze spróbuję to odpalić. To ISO, które miałem. Może z live będzie chodziło, to zobaczycie o co ten. Słuchajcie, zamiast. Y jeszcze nie odpaliłem live'a, za to y wrzuciłem sesję X11 po prostu. Y no nic. Coś się zepsuło po tej aktualizacji wczorajszej, delikatnie, o pasek jest biały, o tym właśnie <laughs> mówiłem, O oh my god, no, no coś nie działa do końca dobrze, no to, to jest sesja X11, no, sorry, bo, nie wiem, może najlepiej, żebyście sobie ten film z rozpakowania obejrzeli, bo tam na czystej Fedorce było naprawdę fajnie i to po obróceniu ekranu wszystko ładnie skalowało i tak dalej. Natomiast w tej chwili, no to już nic nie działa. Bardzo mi przykro. Dobra, spróbuję tego live'a wrzucić. No. Dobra, słuchajcie, mam tutaj live podłączony, może być ciężko trochę, bo tu, tu muszę trzymać cały system, ale uwaga, próbujemy. To jest czysty live. Działa, działa. Czyli aktualizacja do 60 zepsuła wszystko. A tu nam temat bardzo ładnie, że to tak powiem, pracuje i konwertuje do kompletu, tak? Dajmy sobie tutaj, nie wiem, tak, odpalmy sobie menu, znaczy... Odpalmy sobie FureFoxa. Czy teoretycznie działało? Teoretycznie to działało, ale teraz już nie działa. Ojej. No życie, no, no same, samo życie, powiem tak. Dobra, prze, 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 zaczęło działać w ten sposób. Zobaczmy jeszcze raz. Naciskanie tego z jakichś względów nie działa. Znaczy, może działa tylko cholernie. Bo tlewatura się nawet odpaliła, jest ok, dobra. No, no nie jest to dobre doświadczenie. Z jakiegoś bardzo dziwnego względu zaczęło to mega, mega zwalniać, powiem tak. Odpalmy Firefoxa, nie wiem czy on się wcisnął, czy nie. Nie wiem, no pokazywałem wam to na unboxingu z tym, że to było zainstalowane na dysku i było wszystko ok, tak. Natomiast teraz, no, no. No, no, no już chyba nie za bardzo. Może, może to się X11 odpaliła. Chociaż to jest Radeon, tak? No Radeon jest bardzo dobrze, przecież pod Linuxem podobno obsługiwany. No niby teraz działa. Zobaczmy sobie jeszcze raz. Ja to obrócę. Dobra. Coś, coś zadziałało. Może to jest wina laiba. No to, to jest inna sprawa. Naciskam. Naprawdę naciskam instalator, naciskam cokolwiek. No, no niestety, sorry, życie, nie pokażę wam już tego, ale działało, no. Dobra, Fedorę kończymy, dziękuję. Tegestam, te tak. Następny film się pojawi wkrótce, znaczy test, test tego, jak ja to ogarniałem i tak dalej. To pewnie za jakiś tydzień, półtora, się pojawi, bo ja muszę trochę na przykład na tej następnej dystrybucji posiedzieć, tak, żeby, żeby to miało ręce i nogi, żebym wiedział, co jest zepsute, a co nie jest zepsute. Będzie trochę na, na, cham, na hamca, powiem to tak. Życie. Życie i Fedora, po prostu. Dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że było wesoło, chociaż pewnie wielu osobom nie było wesoło, bo, bo Fedora, znowu narzeka na Fedorę, nie? Ja jestem taki fanboy, no. Gorąco pozdrawiam, Bartek z kanału Świat Linuxa. Panie Jacku, jeszcze raz dziękuję Ci za ten sprzęcik. Dzięki za każde wsparcie, łapkowanie, oglądanie i No do zobaczenia na następnych filmach. Papa, pa, cześć.